Dzień dobry moi drodzy, witajcie w świątecznym odcinku z gry Apex Legends na moim kanale. Na samym początku chciałbym wam pożyczyć, w sumie co wam mogę pożyczyć, 20 zł na kebaba co najwyżej. A tak na poważnie życzę wam wszystkim wesołych, zdrowych i pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dzisiaj moi drodzy zagramy sobie na specjalnym świątecznym trybie, który został wprowadzony do Apex Legends, nazywa się on Zimowy Ekspres. Wszyscy wsiadać do Zimowego Ekspresu, tutaj wasz speaker, kojący nagrany wcześniej głos Miraża. Nasz specjalnie odpicowany pociąg jest gotowy do drogi, tylko jeden oddział może się zabrać na pokład. Nie macie wyjścia, musicie walczyć jak ja z rodziną o ostatnią pieczeń z obiadu. Aby zdobyć pociąg, musicie być jedynym oddziałem na pokładzie lub jedynym oddziałem przy życiu. Jak wolicie, pierwszy zespół, który dokona tego 3 razy, zgarnie całą pulę nagród. Każda legenda ma pełny ekwipunek i codziennie dostaje nowe wyposażenie. Nie ma za co, nie przejmujcie się, że nic dla mnie nie macie, to nic takiego. No i moi drodzy, dzisiaj na tym trybie sobie pogramy. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i jedziemy z tematem. Witajcie w zimowym Ekspreslandzie, Zimowy Ekspres, przejmijcie pociąg. No i wygrajcie sobie grę Apex Legends. Dobra ludzie, możemy wybierać sobie postacie. Mamy tutaj Bloodhanda, który ma Flatline'a i P2020. Mamy tutaj Gibraltara ze scoutem i 99. Lifeline, Triple Take, Hemlock, Devotion, Prowler, Longbow. Mnie interesuje Octane. Octane ma Spitfire'a, również Wraith'ka jest też ciekawa, ma 301 i R45. W Octane nie podoba mi się trochę Mozambik, ale przekonuje mnie bardzo ten Spitfire i czuję, że ten Spitfire będzie tutaj potężny, więc moi drodzy, mamy w drużynie Gibraltara, mamy w drużynie Miraża. Poprzedni mecze grałem Watson, miałem Watson w teamie, które robiła naprawdę dużą przewagę. Troszkę tą grę podgłośnię, bo widzę, że ona jest jakaś tutaj przyciszona delikatnie, więc pyk, podkręcamy głośność. 4, 3, 2, 1, moi drodzy, i lecimy. Dowódca skoku jest tutaj oznaczony. Tutaj wsunie sobie nasz pociąg. Ogólnie powiem wam, moi drodzy, że gra się w to naprawdę przyjemnie. I chcę więcej czasu poświęcić temu trybowi i możliwe, że z Apexa pojawi się więcej odcinków, jeżeli chodzi właśnie o ten oto trybik. Dobra, powoli pociąg już tutaj zajeżdża pod stację. Oj, nie wiem, czy ludzie dalej nie mają za głośno tej gierki. Trochę to ściszyłem, ale chyba jest za głośno. Dobra, tu jest pociąg. A sobie troszkę nie doleciałem tutaj. O ty! Tej wariaty do mnie strzelają, serio? Serio, nie zdążyłem się zrespić? Ale podakę odwaliłem, dobra. Za minutę się cel tutaj zrespi. No ja nic nie zrobiłem w tej rundzie. No trochę słabo, trochę słabo. Oddział przejmuje cel, ale mój oddział przejmuje, więc możliwe, że to ugramy, ty. Tu chodzi o przejęcie pociągu. Dobra ludzie, mamy jedną rundę wygraną, bo mój teamek to ogarnął. Dźwięk troszkę jeszcze muszę tą grę ściszyć, bo ona jest bardzo głośno. Ale jaja, powiem wam, że w ogóle się tego nie spodziewałem, że to ugramy. Panowie szybko ogarnęli tej giereczkę, no i mamy pierwszą rundę. Dobra, tutaj mamy powalonego jednego typa. Więc elegancko, jeden frag na naszym koncie już. Zabiliśmy Gibraltara, więc łatwiej będzie nam później powalczyć o osłonę tego pociągu. Mamy tutaj 3 oddziały. Po 3 osoby, więc tej ludzie bronimy się głównie teraz jak mamy, nie? Mi skliknął R-kę ktoś tutaj z Perforce, a Miraż. Oj, koleś tutaj odwalił, ale już go mamy, bo się gracze odradzają wszyscy, powoli będą lecieć do nas zaraz. O, patrzcie, już mamy odpalonych tam wariatów. O, możemy wbijać ich z powietrzu? Nie mam pojęcia, ale broń trzeba mieć załadowaną cały czas na maksa. Zaraz pociąg dojedzie do kolejnej stacji. Już się powoli zatrzymuje. Ja to jestem na tym pociągu, dobra, odblokowany jest. Ej, czego ja jestem sam na tym pociągu? Panowie, wskakujcie tutaj, bo za chwilę będzie fikał kręcony. A ja sam tego nie przydefuję. Dobra, już nas obijają. Szybka czwóreczka. Czego ja to wyrzuciłem? Osłonkę bierzemy oczywiście, żeby się tutaj podleczyć. Ogólnie mamy... Dobra, jednego gościa zmontowanego. I padłem ludzie pod... To dziadostwo takie, no i zginąłem, niechcący. No ale teraz będzie ciężko, teraz będzie ciężko. Mamy jedynie tylko Miraża przy polu, tutaj na polu bitwy. No i walczymy o cel, mamy aktualnie 2 fragi na naszym koncie. No słabo trochę, że byłem sam na tym statku, nie? Jakby było więcej ludzi ze mną, to moglibyśmy bardziej poszaleć. No tą rundę straciliśmy, ale możemy poobserwować tutaj. Dobra, możemy też zmienić legendę podczas boju. Weźmy sobie tą Wraith. Wraith może być tutaj ciekawsza od tego Octane'a, bo ta 301 też jest bardzo mocno na blisko i nią można pograć. Czy jest jakaś tutaj postać z lepszą pompką? Gość ma Ewę, ma Havoka. Aj, nie ma tutaj tego Peacekeepera, nie? Peacekeeper byłby tutaj ciekawy na blisko, jakbyśmy stanęli za ścianą i komuś zapakowali heada. To by się ziomek
nie pozbierał. Dobra, 7 sekund do końca rundy. No i ludzie, podzieliliśmy się rundami aktualnie. Wrogi oddział wygrał rundę. No i co, mamy tutaj, my mamy jedną rundkę. Oddział A nie ma żadnej rundy i oddział B ma jedną rundę. Dobra, pociąg zmienia stację, więc powoli się będziemy respić. Przygotujcie się przed następną rundą. 3, 2, 1, moi drodzy. I lecimy tutaj, lecimy. Ruszyła maszyna, już nikt jej nie zatrzyma, moi drodzy. Dobra, idę do przodu. Tam na pociągu jest jeden teamek, ale nie wiem, czy warto tak się od razu w ten pociąg pakować, nie? Może byśmy tutaj chwilę poczekali. Ej, nie ma powiększonego magazynku. Powiem wam, że to może trochę boleć na tej postaci. Wszystko spoko, ale ten powiększony magazynek by się przydał akurat, nie? Rzućmy tutaj granacika, pyk. Ale sobie wtopiłem dalej. Jezu. Dobra, rzućmy tutaj coś takiego. Ej, nie ogarniam klawiszologii w tym Apexie, nie? Ej, oddałem dalej darmowego fraga, ludzie. To jest masakra jakaś. Darmowy frag oddany dla przeciwników. I już się wyłożyłem, więc ja tutaj intuję giereczkę. W rave jest spoko, ale to może być postać, to może nie być postać dla mnie, ale spróbujemy nią zagrać. Oj, tutaj ładnie obijają ją. Tego gościa, co ten dymek puszcza. Go obijali troszkę, to jest ten. Jak on się nazywa? Kostik, o. Kostik, ale jest jeden na jeden. Ej, wariacie, wyciąg automat. Wyciąg automat, czego ty tą snajperką grasz? Aj, no i się nie udało, ludzie. Dwie rundy goście już wygrali, więc tracimy tutaj. Teraz ja się muszę postarać, ludzie, żeby nie oddać tej rundy, bo póki co zepsułem, można powiedzieć, że dwie rundy, nie? Jedną rundę zepsułem całkowicie, drugą rundę zepsułem tylko troszkę. 35 sekund do kolejnej rundy? Musimy czekać trochę długo na tego respa, więc ja się napiję wody i zaraz wracamy. Dobra, ludzie, dwie sekundy, sekunda i lecimy tutaj z koksikiem. Dobra, mamy tutaj gościa niedaleko. No i spróbujemy tą wrejwkę. No, dwie rundy, ludzie, zepsułem strasznie. Aż mi wstyd za to, co się wydarzyło. A teraz spróbuję zagrać spokojnie. Grałem przed ten mecz, przed nagrywką. Nawet można powiedzieć, że udało się go pokerować, nie? A teraz? Ja mogę pokerować co najwyżej mojego face'a, Kegwu. Dobra, bierzemy tutaj szybko leczonko. W ogóle te bindy jakoś lepiej działały, nie? Teraz jakoś się tak dziwnie mi zagrywa tutaj. Dobra, mamy stację przejętą. Tam się moi strzelają. Dobra, jednego śkiewika ma zbitego trochę. Mamy ich coraz mocniej obitych, nie? Ale ja tego nie przeżyję sam. Gdzie jest mój team? Chłopaki, pomóżcie, no. Damn. No przeciwnicy go przejmują, no ale o Jezu, ludzie, jestem sam. Jest niedobrze. Tu jakiś petardę zleci. Ulala. No nie udało się, ludzie, to będzie trzecia runda dla nich, więc pierwszy mecz najlepiej nam nie poszedł. No próbowałem, chyba że tutaj wywalczy drugi teamek jeszcze tą gierkę. Mam nadzieję, że to się nie skończy. Dobra, ludzie, jest runda wygrana, więc jeszcze gramy. Dobrze, że nie wygrał ten teamek, który no prowadził. Bierzemy Octane'a, bierzemy jednak Octane'a, bo jak widzicie, tą wrejwką najlepiej mi nie szło. Kolejne 30 sekund musimy tutaj czekać na meczy. Gibraltar jest mocny też, ale on ma słabe bronie, chociaż 99 wydaje się spoko. Dobra, próbujemy Octane'a, jak nie wyjdzie, to później będziemy grać Gibraltarem. No i lecimy tutaj z kolejną rundką. Gdzie ten pociąg jest? Wariaty, tutaj. Pociąg jest tutaj, my teraz mamy respa w ogóle na ten pociąg. To jest w sumie trochę takie średnie, bo ja się dobrze nie pojawiłem, a już dostałem gości na łeb, nie? Więc no średniawka, bierzemy sobie ogniwo. Oj, nie zdążyłem użyć. Dobra, podlatujemy pod ten pociąg, bo wydaje mi się, że trzeba go tutaj na stacji zatrzymać, nie? Dobra, on tutaj się i tak zatrzyma w sumie. Oj, za górze jakiś wariant! O ty! Najgorszy! Delikatnie obity. A ludzie, to nie jest dla mnie tutaj runda jeszcze. No pamiętaj, Spitfire jest totalnym szefem. Mamy jednego rozbitego, tu jeszcze ktoś nas ze snajperki próbował ściągnąć. Obijamy. Kolejnego gość bez kewa. I tutaj mamy kogoś jeszcze, nie? Ten kolega próbował mnie obić, dobra, jest asysta. Mój oddział przejmuje pociąg, elegancko. Więc ja mogę zrobić to tak, pyk. Musimy broń przeładować jeszcze. Wariacie, ładuj to. Dobra, jesteśmy tutaj na pociągu. Możemy się podleczyć delikatnie. Dawać, ludzie, drugą rundę ugrywamy. Ktoś tu wpadł do nas. Nie, kolego, nie tym razem. Nie tym razem, my tak łatwo się teraz nie oddamy. Tutaj, żeby stracić ten pociąg, tą rundę ważną, jak mamy przewagę. No, jesteśmy w trójkę. Nie możemy tego przegrać. Tam jest ten Gibraltar. Rzućmy tam granacika też mu.
Jeszcze jednego. Dobra, ludzie, mamy rundę kolejną. No teraz się udało, tego nie oddać. To my się możemy podleczyć, nie? Więc szybkie leczonko, żeby życie mieć na maksa odnowione. Pociąg zmienia stację, więc teraz mamy okazję właśnie się podleczyć i tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, ludzie, gramy o wygraną. Mamy rundę meczową tak zwaną. Więc próbujemy. Nie wiem, czy chcę zostać na tym pociągu, nie? Ja chyba z niego będę chciał zejść tutaj przed stacją i zagrać tak na spokojniej. Może gdzieś na górę wylecieć czy coś, bo siedząc na tym pociągu najlepiej to nie wyglądało, nie? Graliśmy te dwie rundy poprzednie. Bro, co tam, ziomeczku mój drogi? Idę już tam do ciebie, gracze odrodzają się. Ajajaj, troszkę zmisowałem. Leci tu jakaś snajperka już. Nie jest tam trafiane najlepiej. Dobra, i ludzie, teraz się zacznie wojna. Teraz się zacznie wojna. Ale fajna tarcza jest, ty. Elegancko, tylko mógł to puścić troszkę później. A nie w tym pociągu, nie w tym tunelu. Więc troszkę lipa się tutaj stała, ale dobra, próbujemy. Co tutaj poczekam, szukam przeciwników. Jest tam z przodu już jeden wariat. Lekko go obijamy, ale to nie jest dobra miejscówka, ludzie. To nie jest dobra miejscówka, z tego pociągu trzeba palić gumę na razie i zagrać tak spokojniej, nie? Poczekać. O, tam mamy kogoś. Już zbity kewik. Jeden gość ma zbity kew. Halo, panowie, to się przejmuje. Gramy pod to, nie można tak łatwo tego oddać. Dobra. Granatów to ja nie mam. Ale mnie obili mocno. Walka o cel. Gdzie jest kolejny? Gdzie jest trzeci teamek, ludzie? Czego my tylko w dwójkę tutaj walczyliśmy? Dwa teamki. Jeden teamek chyba czekał gdzieś z tyłu. Oj, chyba to oddamy. Patrzcie, jeden teamek czekał na nas. Koniec gry. No i ludzie, mamy tutaj dwie rundy ugrane, ale meczu się nie udało wygrać. Widzimy się zaraz w kolejnym pojedynku. Zobaczmy, jak tutaj. Czy mieliśmy jakiś impact w ogóle na tą gierkę? Czy coś zrobiliśmy, nie? Bo tak. W sumie czuję się, że średnio to zagrałem. Zagrałem to naprawdę słabo. Mogłem zagrać to lepiej. No i nam nie wyszło. Podsumowanie. Mieliśmy 11 zabój, zajęliśmy drugie miejsce. Ej, ja w ogóle miałem trochę fragów. Ten też miał 7 fragów. Ten ziomek nie miał żadnego fraga. Tak średnio to wyszło. Dobra, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Kolejny mecz przed nami. Chciałem zagrać Gibraltarem, ale mi go gość zawinął, więc spróbujmy tutaj. Nie wiem, kogo piknąć. Powiem wam, że nie mam pojęcia. Więc zagramy to w Rave'ko, bo w sumie wszystkie czempiony, nie, Octane'em zagram, bo mi wzięli moje czempiony, nie? Może później się troszkę to zmieni. Nie mamy żadnego tanka, nie mamy tego Gibraltara, tylko że ten Gibraltar zagrał jako tank, nie? Mam tutaj pierwszy i trzeci poziom w mojej drużynie, więc no może być ciężko. Tu jest oddział czempiona, tej chłopaki ogarniają. No i dobra, moi drodzy, 5, 4, 3, 2... Jeden. Zobaczymy, czy się uda wygrać. Może być ciężko, dlatego że nie mam jakichś tutaj pro graczy w mojej drużynie. No ale zobaczymy, co się uda zrobić. Zauważyłem, że nie warto na samym początku atakować tego pociągu, nie? Tylko poczekać, zagrać na takiego, wiesz, spokojnego gracza i później bęk, nie, na trzeciego, żeby to wygrać. Dobra, tutaj mamy ścinkę na ten pociąg, patrzcie, ale możemy tutaj sobie pójść obok. Wróg przejmuje cel. Ale szybko zraszowali, ty! No to nie! No to przejmujcie to! Dawać ktoś tutaj na to! Walczymy o cel! Gdzie jest trzeci teamek? Chyba wróg jakiś przejmował cel, ale... Ale my tutaj tylko uderzyliśmy. Jeden teamek sobie również olał tutaj sprawę. No i mamy, ludzie, wygraną rundę! Ej! Wygraliśmy rundę nic nie robiąc! Twój oddział jest ostatnim żyjącym, ale kozak! Pięknie, dobra, jest jedna runda ugrana za darmo. Ej, no tego się nie spodziewałem, dobrze nie wystartowaliśmy. A jedna runda już jest nasza. Powiem wam, że aż mi wstyd, że mam setny poziom w Apexie i tutaj w sumie nic za bardzo nie zrobiłem. Dobra, odjeżdża pierwszy pociąg. Coś tam mówili, ale nie zdążyłem przeczytać. Pociąg rusza, lepiej szybko wsiadać. Jesteśmy w pociągu, tylko Gibraltar, dobra tarcza, wariacie. Musisz dobrą tarczę rzucić, że nas nie zraszowali na podjeździe, jak będą lecieć. O, już są strzały, patrzcie, już są strzały jakieś. Trzeba uważać. Trzeba naprawdę, moi drodzy, uważać. Nigdy się przez to nie przebiją. Pokaż, Gibraltar, czy się nie przebiją. Wstaw tutaj dobrą tarczę, wariacie, nie? Ja stanę za nim, żeby się tak troszkę zasłonić, nie? Bo Gibraltar, jak wiecie, ma zwiększonego shielda. Tu jest gość jeden. Obijamy oczywiście. Wchodzą granaty, cofka. Jeden granacik, drugi granacik. Troszkę mnie tutaj to odbiło. Ej, ta tarcza zostaje. Ja myślałem, że ona też przechodzi, ale ona jednak zostaje z tyłu. Nie wiem, czego tego nie mogłem użyć. Ogniwa, tylko muszę chwilę poczekać. O, i teraz, ludzie, mamy
Nie mały problem, więc czekamy, bo mojego teamu już nie ma w tym meczu. Na sobie jakiegoś kostika lekko bije, mamy dwóch wariatów, co nas będą... nas będzie dojeżdżać. Ej, skąd oni mają tyle granatów? O Jezu, wpadł ten pajac. Żeśmy to ulti, nie udało się uciec. No, no ciężko ludzie tą postacią jest, naprawdę ciężko. Ten Gibraltar byłby chyba lepszy. A spróbuję kastika na prowlerze, on ma przełącznika, nie ma przełącznika. Co to jeszcze mamy? Flatline'a jakiegoś? Hemlocka, EW. No Gibraltar byłby fajny, no nim bym zagrał. Bangalorka na longbowku jest, no 7. O, jest Gibraltar, dobra, możemy go piknąć. Udało nam się ukraść, bo gość sobie zmienił na Bloodhunt. Bloodhunt ma tutaj flatline'a i pistolet. Czy ten flatline jest dobry? Zobaczymy, aktualnie straciliśmy jedną rundę, ale jedną rundę mamy pozyskaną, nie? Więc zobaczymy, no byleby nie skończyć tego na ostatnim miejscu. Byleby ugrać jakąś rundkę, będzie mega spoko. Dobra, 10 sekund tutaj jeszcze mamy, pociąg już jedzie powoli. Nie wiem ludzie, no warto uciekać z tego pociągu. Wszyscy tak siedzą na tym pociągu, ale wydaje mi się, że z niego trzeba jednak uciekać jak... Jak jest ta opcja respa, nie? Dobra, to jest dojazd do stacji, więc podjeżdżamy. Ej, czekam, tutaj sam skręca. A, bo tutaj ktoś inny prowadził to. No i patrzcie, no to jest słaba miejscówka, tak rushować ich od razu. R99 oczywiście bierzemy, bo z tym scoutem to ja tutaj nic chyba nie zrobię. Chociaż może. Dobra, czekamy tutaj, czekamy tutaj. Jakiś chłop wylądował na ten daszek, na który ja planowałem wylądować. Więc ja sobie wyląduję na ten daszek. O Jezu, ktoś tu już jest. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Tu jest dwóch przeciwników, moi drodzy. Ale oni się między sobą strzelają. Nie chcę skautać tą Erkę. Oj, powiem wam, że ten Gibraltar nie taki mocny, jak mi się wydawał tutaj przed chwilą. Ale dobra, próbujemy. Mamy tu snajperkę. Statek się powoli przejmuje. Zrobimy to tak. Bang. Bang. Trzeba to zagrać taktycznie. Dobra, chowamy się na razie za to. Kogoś tutaj mamy. Jest tu kostik. Ale gdzie jest mój team? Gdzie jest mój team, moi drodzy? Gdzie jest moja drużyna? Ja tutaj wjechałem to bronić, ale moich teammateów już nie było. Najgorzej. Dobra, no to próbujemy jeszcze inną legendę, moi drodzy. Może wyjdzie Brave'ka teraz, no nie mam pojęcia. Wyłożyliśmy się naprawdę bardzo szybko. Ale patrzcie, ja padłem tak w sumie w miarę szybko, ale moich teammateów już nie było, nie? Więc no... tak to wygląda. 5 sekund do kolejnej rundy, tym razem sobie zagramy tutaj ludzie bodajże Brave'ką, bo Brave'kę mam chyba wybraną. No i dalej próbujemy, a bo my w dwójkę jesteśmy, no to niezła sprawiedliwość, dwóch ludzie. Dwóch na trzech, w sumie na sześciu. Jest tak średnio, naprawdę średnio, a nawet i słabo bym powiedział. No i mamy ludzie dojazd, no i ten teamek grywa tutaj defensywnie. Dobra, czy ja się mogę tutaj szybko ogniwem jednym podleczyć? Brakło sekundy, myślałem, że to jest tak wyliczone, że możemy to poszaleć, no ale jednak tak nie bardzo. Dobra, więc gdzie jest ten teamek, który to powinien teoretycznie przyjmować? Bo my sami tutaj ludzie nie damy rady, no ja muszę tutaj wylądować. I wziąć się za leczenie, pociąg się zatrzymuje, dobra, niech się zatrzymuje, tylko ja zanim tam podjadę, to ten pociąg będzie już przejęty, to jest najgorsze. No cel odblokowany, no ten teamek już przejmuje go, no dobra, przejmują się tam dwa teamy. Zagrajmy defensywnie, spróbujmy zagrać na takiego sępa trochę, nie? Delikatnie tutaj od boczku staniemy. Poczekajmy, może się wybiją, może tutaj na tego trzeciego jak wjadę, to coś z tego będzie. Wygląda to niedobrze. Dobra, też tam obijajmy. Jest ludzie, jeden teamek jeszcze. Nie, ten klawisz, chciałem granat rzucić. Niedobrze, dobra, osłonkę ładujmy. Granaty, żeśmy tam jeden granacik, żeśmy tam drugi granat. Kogoś tam obijam delikatnie, nie, ale takie obijanie to nie obijanie. Koniec rundy za 15 sekund. No oni cały czas to przejmują, cały czas tutaj próbują to przejąć. Już mnie Blachan zeskanował. Będzie dojazd, będzie dojazd. No ciężko jest ludzie samemu na dwóch, no ciężko jest naprawdę samemu na dwóch. No i ludzie, jest wrogi oddział, wygrywa, wygrana runda jedna. No tragedia ludzie, i to jest właśnie w Apexie coś, co mnie najbardziej denerwuje, że musimy grać sami te mecze, nie? Oj, tragedia, tragedia. Próbujmy tego Spitfire'a, no jak ta R-ka nie wychodzi. Dobra, mamy odrodzenie, my mamy jedną rundę, drużyna A ma dwie rundy ugranej, drużyna B ma jedną rundę ugraną, więc walczymy tutaj troszkę o taki honor. Jak ugram jedną rundę, to będzie dobrze, nie? Ja się będę z tego cieszył, ale to będzie ludzie ciężkie. No, tam mamy robocika, który sobie podróżował, ale patrzcie jak mądrze zagrał, nie? On nie siedzi na tym statku. On stamtąd uciekł. On tam się będzie bił o pozycję. Mój Bloodhunt już zraszował ich. Gość, stój z boczku tutaj gdzieś.
Czego on się tak pakuje na nich, nie mam pojęcia. Te fragi nic nie dają, tutaj trzeba przejąć punkt, trzeba jak najdłużej przeżyć, żeby później tą dwójkę na końcu odbić, nie? O, tu mamy ziomeczka, którego możemy sobie ubić, dobra, mamy jednego zdjętego. Statek się przejmuje, ale to dwie drużyny na razie walczą o niego. Można tutaj na górze pograć. Mojego Bloodhanda już oczywiście nie ma. Moje Bloodhand. To jest kobieta. Wróg przejmuje cel. No przejąć mu nie możemy dać tego. Więc tutaj się zbliżamy do tego. Co najmniej jeden oddział się znajduje. No my się znajdujemy i jest ten teamek, który tam jeszcze walczy. Dobra, rzućmy tam granata. To może być granat, który wyjdzie. To może być granat, który się uda. Rzućmy tam jeszcze jeden granacik. Pyk, czwóreczka, ładujemy szybko shielda. Jedna osłonka, druga osłonka. Nie możemy tego łatwo oddać. Uciek. Tam jest na górze jeden. Strzelają do mnie, dobra, jest dwóch tutaj chyba. Dalej jestem sam chyba na dwóch ludzie. Będzie ciężko. Na otwartym terenie może by się dało to jakoś ograć. Ale tutaj sam na trzech jestem w ogóle. Zajmij się środkowy wagonik, no chciałbym, ale no nie ma opcji, no nie ma opcji, sam na trzech tego nie ugram. No i koniec gry, moi drodzy, no jak teammate'ci wychodzą, to tak się te mecze kończą. Niestety nie udało nam się tego ugrać. Zobaczmy, kiedy nam ten gość wyszedł i czy w ogóle mieliśmy jakieś szanse w tym meczu na ugranie tego. Więc tutaj mamy drużynę, która wygrała, jest tu trzech gości, ale ładne skiny mają, nie? Ta dwójka, ten kostnik i ten... I ta Bloodhand naprawdę ładnie wygląda. Jednego fraga tego zdobyliśmy, to ja zdobyłem. No i 36 damage'u, 100 damage'u, 3 minuty w grze. To ludzi mówi wszystko samo za siebie, nie? Więc system doboru graczy w Apexie tak wygląda, a tych ludzi się nie banuje w tej grze. Nie wiem dlaczego, ale ja się dzisiaj z wami będę już powoli żegnał. Więc jeszcze raz życzę wam wszystkich wesołych świąt, moi drodzy. No i mamy jeszcze 10 pakietów, jeden sobie otworzymy, szczęśliwy. Więc dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. No i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!